Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Słuchajcie, mianowicie nagrałem tutaj dla was widzowie taką dziwną chmurę. Chmurę w kształcie soczewki, taką jakby UFO. Taka chmura w kształcie UFO to jest dosyć rzadkie zjawisko, ale jednak się zdarza. Takie chmury w kształcie UFO są często blisko wulkanów się tworzą. No u nas no nie ma żadnego wulkanu, a jak widzicie udało mi się nagrać taką dziwną chmurę w kształcie UFO. Są teorie, że takie chmury w kształcie UFO są maskowaniem dla prawdziwego UFO, że właśnie spotki, talerze latające ukrywają się w takich chmurach, gdyż to jest właśnie jakieś tam pole maskujące dla tych talerzy latających, tych obcych pojazdów pozaziemskich, kosmicznych. No nie wiem, jaka jest prawda, ale naprawdę fajne zjawisko, dziwna chmura w kształcie UFO, raczej rzadko, ale udało mi się dla was nagrać tutaj. Jak widzicie, bardzo, bardzo można to pomylić z talerzem latającym, dlatego że to ma właśnie taki kształt. Tu po prostu aż sąsiedzi wylecieli z domów i patrzeli w górę i mówili, że chyba UFO nadlatuje, bo normalnie takie wielkie, gigantyczne zjawisko okrągłe, soczewkowate. Ja ich uspokajałem, że to nie jest chyba raczej inwazja obcych, tylko zwyczajna chmura. No chociaż tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co tam w środku siedzi, co powoduje właśnie tworzenie się takich chmur soczewkowatych. No to nie jest do końca zbadane. Są różne teorie, ale to nie jest tak do końca zbadane. Też są teorie, że właśnie z pojawianiem się do takich w Trójkącie Bermudzkim pojawiają się takie soczewkowate chmury i tam są przejścia do po prostu innych wymiarów w takich chmurach. Ile z tego jest prawdy? No ja to słyszałem w jakimś programie na Discovery bodajże. Koleś wleciał samolotem w taką chmurę i znalazł się w 2 minuty, przeleciał 130 kilometrów zwykłym jednopłatowcem. Także, że po prostu przeszedł szybciej, po prostu przeleciał przez tą chmurę, że tam znalazł się w takim wirze i przez ten wir przeleciał i znalazł się 130 km dalej w mgnieniu oka. No także nie wiadomo, jak to jest tu właśnie taka chmurka, a ja już będę kończył. Możecie komentować, subskrybować, zostawić łapkę w górę, udostępniać swoim znajomym na Facebooku. Może oni też udzielą się tutaj w komentarzu pod filmikiem. Może coś dowiemy się więcej. Napiszą tutaj, może nas uświadomią. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Do następnego filmiku. Cześć!